Szanowni Dzień dobry, mamy takie zadanie. Może ja się gdzieś tutaj przesunę. Mamy takie zadanie. Na pewnej cynącej z ciepłego klimatu i w ogóle turystycznych atrakcji w wyspie. Dlatego jest popularna. Bardzo popularnym napojem jest sprzedawana w butelkach woda kokosowa. No i na tej wyspie, która nie jest zbyt duża, są tylko dwa sklepy, jest konkurencja, nazwijmy ją A i my. No a Ministerstwo Handlu tej wyspy, żeby uniknąć spekulacji wodą kokosową, ustaliło, że cena tej butelki może być jedynie 2 goldy, 4 goldy lub 5 goldów. Tutaj mamy symbol tej waluty gold. I na wyspie w tej chwili to jest ważna informacja. Znajduje się 4000 mieszkańców i 6000 turystów. No i mieszkańcy i turyści zachowują się inaczej trochę. Mieszkańcy kupują zawsze tam, gdzie jest taniej, a turyści kupują tak, jak popadnie. Gdzie im, jak napotkają sklep i mają pragnienie, to ponieważ cena nie odgrywa dla nich na urlopie tak wielkiej roli, to po prostu kupują jak leci, można powiedzieć. No i z badań wynika, że każdy mieszkaniec i każdy turysta kupują średnio jedną butelkę wody kokosowej dziennie, czyli sprzedaje się, ten rynek ma pojemność 10 tysięcy butelek wody kokosowej dziennie. No bo mamy 4000 mieszkańców i 6000 turystów, każdy z nich kupi po jednej butelce. No i teraz jest pytanie: jaką strategię mamy, mamy przyjąć, jeśli nasza konkurencja wyznaczy cenę 2 goldy za butelkę, albo 4 goldy za butelkę, albo 5 goldów za butelkę, jaką cenę powinniśmy wyznaczyć? No i spróbujmy to policzyć. Ja się może jednak zmniejszę i przeniosę gdzieś tutaj do góry. O tu, żeby jak najmniej przeszkadzać. No dobrze, powiedzmy, że konkurencja wyznaczyła cenę 2 goldy, i my też wyznaczyliśmy cenę 2 goldy. Ok? Jak będzie sytuacja wyglądać? Proszę bardzo, dwa goldy i dwa goldy. No to tak. Każdy spośród 4000 mieszkańców. Połowa z nich kupi u nas, a połowa u konkurencji. No bo żadna z tych cen nie jest. Żadna z tych cen nie jest. niższa albo wyższa, czyli te zakupy się. Ułożą porówno i na tym zarobimy 4000 goldów. A spośród turystów 3000 średnio trafi do nas, a 3000 do konkurencji, i też każdy z nich zapłaci 2000 goldów. To jest 4000 plus 6000, czyli będziemy mieli 10 tysięcy, nasz dochód będzie wynosił 10 tysięcy goldów. No dobrze, a co będzie, jeżeli my, jeżeli nasz, nasza konkurencja wyznaczy cenę 2 goldy, a my wyznaczymy cenę 4 goldy. To musimy ładnie napisać, a my wyznaczymy ceny 4 goldy. No to zobaczmy. Nikt z tubylców nie przyjdzie do nas kupić, bo nasza cena jest wyższa. Natomiast połowa, połowa turystów trafi do nas i my w związku z tym zarobimy. 12 tysięcy goldów, tak? Czyli więcej niż poprzednio. No i w końcu zostaje rozważyć ten ostatni przypadek, w którym znowu konkurencja sklep A ma cenę 2 goldy, a my idziemy na całość i wyznaczamy cenę 5 goldów. No i wtedy jak wygląda sytuacja. Znowu nikt z konkurencji nie, nikt nie pójdzie nie przyjdzie do nas, wszyscy pójdą do konkurencji. No ale okazuje się, że my osiągamy jeszcze wyższy przychód, tak? Bo 3000 turystów przyjdzie do nas i każdy zapłaci 5 goldów, czyli w sumie. Nasz przychód będzie wynosił 15 tysięcy goldów. Widać, że w takiej sytuacji opłaca się pompować cenę jak najwyżej. No dobrze, to teraz spróbujmy rozważyć przypadek, w którym cena wyznaczona przez konkurencję wynosi 4 goldy. Dobrze, to jesteśmy na kolejnej tablicy, i tu mamy przygotowane różne wersje. No tak, jeżeli nasza cena jest niższa od ceny konkurencji, no to oczywiście wszyscy mieszkańcy przyjdą do nas, więc im sprzedamy wody kokosowej za 8000 goldów. No i połowa turystów to jest stała liczba, nie zmienia się też za 6000 goldów. 8 plus 6 to będzie 14 tysięcy. 14 tysięcy goldów. Niezły całkiem przychód, bym powiedział. Niezły całkiem przychód w goldach, ale jak się zaraz okaże, może być większy. No bo rzeczywiście, jeżeli wyznaczymy cenę taką samą jak konkurencja, to tak, połowa mieszkańców przyjdzie do nas, czyli 2000 mieszkańców przyjdzie do nas i jeszcze 3000 turystów. No to jest, proszę Państwa, 8000 plus 12000, czyli 20 tysięcy goldów. Więc to jest jeszcze lepiej. A to może się opłaca cisnąć i podnieść cenę do 5 goldów. Zobaczmy. No jeżeli podniesiemy cenę do 5 goldów, to będziemy mieli, będziemy mieli sytuację taką. Hop, będziemy mieli sytuację taką, że no nikt nie przyjdzie z mieszkańców bo wszyscy pójdą do konkurencji, ma, która ma niższe ceny. No a na yy, yy, tych, yy, yy, chciałem powiedzieć, cudzoziemcach, turystów, turystów, turystach, yy, yy, zarobimy 15 tysięcy goldów, no, czyli mniej. Czyli mniej, czyli tu optymalna strategia okazuje się być taka, żeby Wyznaczyć cenę taką samą jak u konkurencji. No i to samo można powtórzyć dla trzeciego wariantu, kiedy konkurencja ma, kiedy konkurencja ma cenę goldów, konkurencja ma cenę goldów 5. No i tu powstaje w związku z tym taka tabela. I w tamtym przypadku ceny u konkurencji 5 goldów najwyższy dochód, najwyższy przychód będziemy mieli, jeśli, a to przychód jest celem każdego przedsiębiorcy, oczywiście chce zarobić jak najwięcej, więc będziemy osiągniemy przychód w wysokości 28 tysięcy goldów. No i. Tak wygląda rozwiązanie tego zadania i oczywiście ono pokazuje, że w ekonomii matematyka się bardzo, bardzo przydaje.